Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś będzie o ciuchach z wyprzedaży. Nie wiem, czy wy przypadkiem nie odnosicie takiego wrażenia, że wyprzedaże w tym roku ruszyły zdecydowanie szybciej. Ja tak, ale nie byłabym sobą, gdybym z nich nie skorzystała i nie kupiła sobie kilku rzeczy, które wypatrzyłam sobie już wcześniej. Będzie mojito, mango i Zara. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Jeśli jesteśmy przy mojito, to kupiłam tylko jedną rzecz, a dokładnie taką bokserkę w pięknym zielonym kolorze. W rozmiarze XS. Już wam chyba nawet opowiadałam o tym, że ta rozmiarówka w mojito nieco się zmieniła i wydaje mi się, że rozmiary są zawyżone czy zaniżone. No jakoś tak. W każdym razie ja noszę rozmiar S i ten S jest nieco na mnie za duży, dlatego też ostatnio w mojito kupuję rzeczy w rozmiarze XS. Ja nie kupuję tam zbyt często rzeczy i wy o tym doskonale wiecie, ale w ostatnim haulu pokazywałam wam t-shirty, a tym razem pokazuję wam bokserkę. Dlaczego taki zielony kolor? No właśnie dlatego, że kupiłam spodnie, które również bardzo mi się podobają i zaraz je zobaczycie, i pomyślałam o takim właśnie kolorze do tych spodni. Także bokserka dosyć długa, bardzo fajnie wycięta, nie widać ramionczek, co dla mnie też jest bardzo istotne. Z przyjemnego, cienkiego, bawełnianego materiału i zapłaciłam za nią niecałe chyba 20 zł, tak mi się wydaje. Także myślę, że zakup całkiem udany. Kolejny sklep, do którego udałam się na zakupy, to było Mango. I powiem wam tak, wypatrzyłam sobie jeszcze przed wyprzedażami 3 sukienki, które bardzo mi się podobały i to była ta kolekcja wiosenna, kombinezon oraz 3 bluzeczki. Z tych wszystkich rzeczy, które sobie wypatrzyłam, kupiłam tylko 2. A to dlatego, że sukienki nie były w ogóle wystawione na wyprzedaż, w ogóle nie było ich w asortymencie sklepu, a zwiedziłam 3 Mango, specjalnie, żeby te sukienki kupić. Kombinezon udało mi się kupić, więc zaraz go wam pokażę. Z bluzeczek kupiłam tylko jedną, bo niestety nie było już moich rozmiarów. I może właśnie zacznę od tej bluzeczki. Ja na nie mówię troszeczkę sweterek. Pewnie kojarzycie, to są takie właśnie basicowe, z takiego materiału, który przypomina troszeczkę sweterek i one są bardzo podobne do tych właśnie takich basicowych sweterków z Zary. Tyle tylko, że w Zarze ta kolekcja basicowa nigdy nie jest przeceniona. Natomiast w Mango okazało się, że jednak tak. Materiał jest bardzo fajny i on jest cieńszy od tych z Zary. Były dostępne właśnie w tym kolorze, to jest taki kolor śmietankowy, chociaż w kamerze widzę, że on może się wydawać na biały. Były dostępne błękitne i różowe. Ja chciałam sobie kupić właśnie z każdego koloru tę bluzkę. Niestety, tak jak wam powiedziałam, nie było moich już rozmiarów, a potrzebowałam S, natomiast śmietankowa była. One były w standardowej cenie 89,99, przecenione na 69,99. Więc jak zobaczyłam, że jest dostępna ta wersja, pewnie będą jeszcze tańsze. Ale mogę się założyć, że już nie będzie rozmiarów. Dlatego też zdecydowałam się, że biorę, nie będę czekać. 20 zł przecenione to nie jest jakaś duża przecena, jakiś duży rabat, ale zawsze jakiś jest. Więc wzięłam właśnie w tym odcieniu i ona będzie pasowała do naprawdę ogromnej ilości stylizacji letnich, ale myślę też, że jeszcze w tym okresie wiosennym i w przyszłym roku i jesiennym też bardzo fajnie się sprawdzi. Więc pierwsza rzecz z wyprzedaży z Mango to jest właśnie ta bluzeczka sweterek. A z kolei druga rzecz to jest kombinezon, o którym już wspominałam. Kombinezon lniany. W 100% z lnu, w takim stylu trochę powiedziałabym miejskiego safari. Bardzo chciałam mieć już od dłuższego czasu taką rzecz w swojej szafie i nigdy nie mogłam znaleźć takiego kombinezonu, który dobrze by na mnie leżał. Aż, słuchajcie, trafiłam właśnie na ten. Jest w rozmiarze XS, bo niestety S okazało się, że było za duże tutaj na górze, a znowu dół był w sam raz. Natomiast ten jest idealny. On ma długość nogawki taką powiedziałabym 3/4 albo 7/8, coś w tym stylu. Tutaj ma co prawda pasek,
który najmniej mi się podoba, powiem Wam szczerze, z całego tego kombinezonu. Ja mam pomysł na zupełnie inny pasek tutaj właśnie w tym kombinezonie, ale on super, słuchajcie, leży, naprawdę bardzo fajnie się układa, mimo tego, że nogawki są takie krótsze, to nie jest taki długi kombinezon, taki standardowo długi kombinezon, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja mam 172 cm wzrostu, więc myślę, że na mniejszą, na niższą osobę on będzie taki, no powiedziałabym, z tymi nogawkami dłuższy, więc w sumie zależy od tego, kto ile ma wzrostu i jak będzie ten kombinezon na nim wyglądał, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, że on ma właśnie takie krótsze nogawki, a nawet Wam powiem, dla mnie to jest super opcja, bo też fajnie wygląda w butach na obcasie. No ale dobra, przechodzimy do kombinezonu. Kombinezon jest z jednej strony prosty, ale to, co go wyróżnia i właśnie w tym stylu safari, to te kieszonki, które mamy tutaj na biuście. Bardzo fajne guziki, one są w takim, powiedziałabym, plastikowym odcieniu, plastikowym, z plastikowego tworzywa, ale w takim właśnie troszeczkę tym stylu safari, więc super opcja. Ja wiem, kombinezony to jest nie do końca komfortowa sprawa, jeśli chodzi o takie nasze kobiece sprawy, ale damy radę, słuchajcie, można się poświęcić na noszenie takiego kombinezonu, natomiast on ma też właśnie kieszenie, tutaj bardzo fajnie jest wyprofilowany, na początku myślałam, że krok będzie zdecydowanie za nisko, później jak go przymierzyłam, okazało się, że bardzo właśnie fajnie leży, nie ma absolutnie problemu, on wydaje się na wieszaku na taki nie do końca fajna opcja, jak on będzie tutaj się komponował w stylizacjach i nie tylko, ale muszę Wam powiedzieć, że co innego na wieszaku, a co innego jak przymierzycie, więc jeśli czegoś takiego szukacie, to koniecznie sprawdźcie w Mango. Widziałam, że są też dostępne kombinezony z krótkimi takimi spodenkami i chyba w wersji właśnie takiej, powiedziałabym, bardziej sukienki w tym stylu safari. To jest taki kolor, no tutaj w kamerze też wydaje się najjaśniejszy, ale to jest taki kolor cappuccino, coś mniej więcej. Tak jak powiedziałam, ja mam w rozmiarze XS i on był przeceniony z 299 zł, prawie 300 zł, na, moi drodzy, niecałe 230 zł. Więc stwierdziłam, biorę idealnie, nie będę czekać, przymierzyłam, widział mnie w nim również mój Massimo, powiedział, że jest super, także kombinezon, ostatni zakup z Mango. No to teraz przejdziemy do mojej ukochanej Zary. W ogóle z Zarą to jest cała historia, nie będę Wam tutaj przedstawiać wszystkich szczegółów, ale powiem Wam tak, wypatrzyłam sobie przepiękną zieloną sukienkę w takim, powiedziałabym, nawet limonkowym kolorze, przepiękną, długą, troszeczkę w stylu takim koszulowym, z koronką, ale ta sukienka kosztowała chyba około 300 zł. I widziałam na stronie, jak przygotowali wyprzedaże, że będzie kosztowała niecałe 250 zł. Była dostępna cała rozmiarówka, jeśli rozmawiamy właśnie o tej sukience. Wyprzedaże miały się zacząć o godzinie 20 w aplikacji, 21 online. Tak się akurat złożyło, że ja w tym dniu byłam na evencie i wróciłam do domu około 21, ale miałam wrzuconą już do koszyka tę sukienkę, plus jeszcze jedną. Na szczęście udało mi się ją kupić, zaraz Wam ją pokażę. I mówię, dobra, wrócę do domu przed 21, akurat się uda, ruszą wyprzedaże online, to sobie zamówię tę sukienkę. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, gdy 21.01 weszłam do koszyka i okazało się, że sukienki już nie ma w tym moim rozmiarze, więc wróciłam na stronę i wszystkie rozmiary, wszystkie razem z XL były już wykupione online. Byłam tak zawiedziona, chodziłam po całym domu i mówiłam, Massimo, no to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, że minutę po, mówię, musiały dziewczyny pewnie wykupić tę sukienkę w aplikacji przez telefon, ale to jest niemożliwe, żeby tak szybko zeszły wszystkie, słuchajcie, wszystkie rozmiary przy tej sukience. Później jeździłam po różnych sklepach, odwiedziłam różne Zary. W żadnej tej sukienki nie było stacjonarnie, przynajmniej w Warszawie.
I wypatrzyłam sobie jeszcze jedną sukienkę, która też zniknęła momentalnie online. Na szczęście udało mi się ją kupić stacjonarnie i zaraz Wam ją pokażę, ale nie ukrywam, że byłam zawiedziona. Co prawda, stacjonarnie Zara wyrzuciła chyba wszystko na te wyprzedaże. Nawet rzeczy, mam wrażenie, zimowe, bo były i kurtki puchowe i wszystko po prostu w tych sklepach i płaszcze. Ale część z tych rzeczy, która była online i która mnie interesowała, niestety stacjonarnie nie była dostępna. Nie wiem, dlaczego jest taka polityka Zary, dlaczego część rzeczy jest dostępna online, nie ma ich stacjonarnie. Szkoda, bo można by było sobie przymierzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Ale dobra, ja już nie będę wnikać w te szczegóły. Wyprzedaże ostatnio mam wrażenie, że to jest taka walka, że kobiety się rzucają na te wyprzedaże momentalnie, a zwłaszcza kiedy pojawiają się wyprzedaże w Zarze. Ale wspomniałam Wam na samym początku dzisiejszego filmu o bokserce z Mojito i teraz pokażę Wam spodnie, właśnie do których kupiłam bokserkę z myślą o tych spodniach i to są takie oto spodnie, które wypatrzył dla mnie mój Massimo stacjonarnie. Ja znowu powiem Wam szczerze, nie zwróciłabym na nie uwagi, gdyby nie to, że Massimo tam przeglądał sobie spodnie, bo szukaliśmy zupełnie innych spodni, które też wcześniej sobie wypatrzyłam, ale okazało się, że tych spodni już po prostu nie ma. Już dawno wykupione zostały wszystkie rozmiarówki, ale wypatrzył te i mówi do mnie, weź te spodnie i cię przymierz. No ja tak niechętnie, ale mówię, dobra, w sumie to mam trochę takich rzeczy z brązem, właśnie w takim kolorze śmietankowym. Ja lubię takie wzorzyste właśnie rzeczy. Mówię, dobra, przymierzę. No jak już przymierzyłam, to już powiedziałam, biorę. Mam tutaj rozmiar XS tych spodni. Nie wiem jak z nimi, jeśli chodzi online, powiem Wam szczerze. Ale one są dosyć wysokie i takie dobrze zabudowane na biodrach, czyli one się fajnie układają. Natomiast no tak jak mówię, tutaj mamy górę wyższą. Dla mnie są troszeczkę za luźne tutaj na górze, ale po włożeniu paska wszystko fajnie, dobrze się zbiera. Spodnie mają kieszenie, są oczywiście długie. Nic nie muszę absolutnie w nich tutaj podwijać, wszystko fajnie się układa, z tyłu mają zaszewki, są na suwaczek, także bardzo fajnie i kupiłam je też w dobrej cenie, taki przyjemny, mają taki przyjemny materiał, fajnie będą się układały, właśnie na przykład fajnie będą też wyglądały do tego sweterka, który Wam przed chwilą pokazałam z mango, czy na przykład do lnianej koszuli. No kombinacji jest bardzo dużo. Ja już zresztą w zeszłym roku też pokazywałam Wam spodnie, które kupiłam na wyprzedaży i które wypatrzył dla mnie Massimo z lnu z Zary. I teraz znowu te spodnie założyłam niedawno, pokazałam się w nich na Instagramie i wszyscy skąd te spodnie, a to oczywiście stara kolekcja. Jednak ten mój Massimo ma jakieś tam oko do wypatrzenia niektórych rzeczy, które całkiem fajnie na mnie wyglądają. Nie wiem, czy tak mają Włosi, czy to po prostu on tak ma. W każdym razie czasami warto go zabierać na zakupy. Także pierwsza rzecz z Zary już za nami. Druga rzecz to będzie sukienka i to właśnie ta sukienka, którą wypatrzyłam sobie online i już nie było dostępnych rozmiarów sprzedaży online, ale znalazłam ją stacjonarnie i to jest sukienka w kroju takim koszulowym. Czekajcie, tutaj podwinęłam sobie rękawy. O! Żebyście dobrze zobaczyli, te rękawy są takie nieco szersze, mają dosyć duży mankiet na 3 guziki, ale można je podwinąć i też wyglądają super. Nie ma kołnierzyka, więc można by było powiedzieć, ona jest taka troszeczkę na stójce. Długa z bardzo fajnym tutaj rozcięciem po jednej i po drugiej stronie. Wykonana w 100% z bawełny. Mój rozmiar to jest S i ona też była przeceniona na bardzo fajną, tam chyba
z 200 zł, o ile dobrze pamiętam, na 139. Będziecie mieć linki, o ile uda mi się wszystko znaleźć, w opisie do dzisiejszego filmu, więc tam ewentualnie będziecie mogli sobie sprawdzić ceny. Ja jeszcze postaram się napisać przy konkretnych rzeczach w opisie, ile one kosztowały już w tych cenach przecenionych. Do tego, do tej sukienki jest też pasek, o widzicie, więc można ją fajnie zebrać w pasie, sobie ją tutaj ściągnąć. Co jest też ciekawe, mamy tutaj szlufki, więc możecie wykorzystać ten pasek albo możecie wykorzystać jakikolwiek inny pasek i to też będzie super wyglądał. Plus ten niebieski kolor, na punkcie którego ja ostatnio mam jakiegoś bzika, ale tak sobie pomyślałam, fajnie będzie się prezentować do białych butów, sandałki albo klapeczki, albo buty na jakimś fajnym obcasiku letnie, plus do tego moja torebka furla, super zestawienie. Także bardzo się cieszę, że udało mi się tą sukienkę w końcu dostać i ona jest też wykonana z bawełny, tak jak wam powiedziałam, ale jest cienka, więc super sprawdzi się w bardzo upalne dni. I ostatnia rzecz, którą chciałam wam pokazać właśnie z Zary, którą sobie kupiłam na wyprzedaży, to jest coś, co idealnie do mnie pasuje, bo mamy tutaj masę kolorów. Ta-da! I jest to komplet. Bo mamy tutaj koszulę, pod spodem są spodnie, zaraz wam je pokażę. W stylu, jak to się ostatnio mówi, piżamowym. Styl, który nie pasuje do każdego i trzeba mieć, powiedziałabym, trochę odwagi na to, żeby jednak wyjść w czymś takim na ulicę, bo ludzie jak nas zobaczą, to pierwsze skojarzenie, jakie będą mieli, że wyszła w piżamie. No bo nie oszukujmy się, trochę to tak wygląda. Przecież w sklepach bieliźnianych, w markach bieliźnianych mamy dostępne takie komplety piżamowe, spodnie i koszula z długim rękawem. Ale ostatnio zrobiła się jakaś taka moda na to, żeby właśnie coś takiego nosić wiosną i latem. Ja co prawda nie jestem osobą, która idzie za tymi trendami mody, ale moją uwagę przyciągnęły te obłędne kolory i ja ten strój cały, ten cały komplet wypatrzyłam sobie, jak tylko się pojawił w ofercie w Zarze. Natomiast troszeczkę cena tego produktu, jeśli mówimy tutaj też o materiale, tak mnie, wiecie, wstrzymywała. Zastanawiałam się, czy kupić, czy nie kupić, ale ostatecznie jak już byłam na tej wyprzedaży i zobaczyłam, że jest dostępny cały ten komplet, jest koszula w moim rozmiarze, czyli w rozmiarze S, plus spodnie w rozmiarze S, przymierzyłam, fajnie to wygląda, więc stwierdziłam, biorę. Za koszulę zapłaciłam niecałe 120 zł, a była ona przeceniona z 200 zł, więc uważam, że to jest całkiem dobra cena. Natomiast jeśli rozmawiamy o spodniach, czekajcie. Jeśli mówimy o spodniach, to spodnie również kosztowały niecałe 200 zł i zostały przecenione na niecałe 140 zł. Spodnie też mam w rozmiarze S. Spodnie prezentują się tak, zresztą widzicie też na przebitkach. Na górze mamy gumkę, która bardzo dobrze trzyma, ale mamy też troczki zakończone, zobaczcie, taką muszelką, koralikami, super połączenie. Dodatkowo też mamy tutaj kieszenie, spodnie są, mimo że mamy tutaj rozmiar S, to są całkiem fajne, takie szerokie, super leżą. Koszula jest zapinana na guziki, ma dosyć tutaj takie szerokie rękawy, guziki oczywiście plastikowe, dłuższa, bez żadnych jakichś tutaj dziwnych wstawek, mamy tylko kieszeń tutaj z jednej strony i to jest fajna opcja zakładania całego takiego kompletu, ewentualnie noszenia oddzielnie, czyli możecie na przykład założyć sobie koszulę i jakieś krótkie spodenki, shorty jeansowe, na przykład zamszowe, albo założyć sobie jakieś zwykłe białe spodnie, też będzie to super wyglądało, a z kolei spodnie można łączyć
też na przykład z białą koszulą albo z bokserką. No kombinacji też jest bardzo dużo, no ale te kolory, no kolory to jestem po prostu ja. Są przepiękne, obłędne na lato. No i na nasz wyjazd do Włoch, który szykuje się w sierpniu, będzie super prezentował się właśnie ten komplet. Także moi drodzy, a w sumie to moje drogie panie, tyle jeśli chodzi o wyprzedaże. I zaznaczam, nie planuję już żadnych innych zakupów, zwłaszcza wyprzedażowych. Mam to, co chciałam, na czym mi zależało, no powiedzmy, że mam to, co chciałam, na czym mi zależało, bo trochę żałuję tej zielonej sukienki, bo była przepiękna i szkoda, że nie udało mi się jej kupić. Sukienki z mango mogę sobie tam odpuścić, ale ta z Zary, nie wiem, czy to przeżyje. Na pewno czasem też tak macie, że jak wam wykupią coś, na czym bardzo wam zależało, no to potem jednak żałujecie, że nie kupiłyście wcześniej. Ale nie wiem, powiem wam szczerze, czy wydałabym 300 zł na tę sukienkę. No w każdym razie kupiłam to, co widzieliście, co mogliście zobaczyć. Jestem bardzo ciekawa, czy wam udało się upolować na tegorocznych, tych sezonowych wyprzedażach rzeczy, na których wam zależało. Czy w ogóle zrobiłyście jakieś zakupy na wyprzedażach? Dajcie koniecznie znać, co udało wam się upolować. Jestem bardzo ciekawa, piszcie w komentarzach, a tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!